witaj się ładnie z wizami. No cześć. Musimy brać zupki, majster Witold Kilman. Musi być plana zupa. Co to majster już nie ma? Tańkowałem go? Dobrze, bo w ubiegłym roku robiłem Newfoundlandem sobie wszystko po rzepaku i było. Może współpracować z jednym i z drugim ciągnikiem, no tak. Witajcie drodzy widzowie w kolejnym vlogu we czwartek 14 marca. Godzina 12, czyli południe. Słońca wam dzisiaj nie pokażę, bo dzionek jest chłodniejszy od wczorajszego i bardziej wietrzny. Wczoraj to praktycznie było zero wiatru. Byliśmy złożyć z majsterkiem dokumenty, wnioski suszowe. Także dzisiaj złożyliśmy. Jutro przypominam wam, że jest ostatni dzień, kto tam jeszcze nie składał. A chcę złożyć, to jutro macie ostatni dzień, aby ten wniosek złożyć. I tak, zajechałem od razu do roli. Słuchajcie, kupiłem Delmetros, czyli na robaka jakiś śmierdziuch w rzepaku i Maxim Power zaprawę, fungicyd w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym przeznaczony do zaprawiania ziarn w zaprawiarkach przystosowanych do zapraw ciekłych i zawiesinowych. To taką zaprawiarkę posiadamy. Także wszystko jest dobrze. To jest zaprawa na groszek. Zaprawa na groszek na, słuchajcie, na 5 ton. Na 5 ton grochu, 10 litrów i ten Delmetros to wyjedzie do magazynku na drugie gospodarstwo, a teraz jeszcze na początek podejdziemy do termometru. Zobaczymy, jakie dzisiaj wartości wskazuje nam termometr. Widzę z daleka, że temperatura wysoka. 11 stopni, nawet trochę powyżej 11 i wilgotność 52%. Takie dzisiaj wartości, słuchajcie, termometr wskazuje. Majsterek karmi króliki, ja teraz odczepiam sobie, słuchajcie, rozsiewacz nawozu. Zabieramy ciągnik na tamto gospodarstwo. Będziemy sypać do worków owies i nawialnie z wialni do siewnika. I może dzisiaj posiejemy, ale też około godziny 17, o godzinie 17 ma dojechać nawóz 12 ton saletry.
To nie wiem, jak to nam się wszystko dzisiaj uda. Trzeba będzie ten nawóz rozładować, także też chcielibyśmy na pole jechać dwoma ciągnikami. Majsterek założy sobie do swojego ciągnika gruber. Tam mi przejedzie ślady, bruzdy pozarównuje, a ja byłbym ten owiec mógł siać. Może zrobimy tak, że on jak zrobi to, co ma zrobić, to ja zostanę, będę siał, a on rozładuje w tym czasie saletrę. 12 ton saletry dojedzie. Może jakiś deszczyk na dniach będzie miał padać, wtedy rozrzucę to na zboża. Na razie na te bujnie rosnące po grochu i po rzepaku żyto i pszenżyto. Majsterek ma po grochu i po i żyto też po grochu na swoich działkach, a ja żyto, które jest posiane po rzepaku, też ono ładnie rośnie. Na razie jeszcze się wstrzymuje z nawozem. No będę czekał, będę go rozrzucał, gdy tylko będą warunki pozwalały, że będzie jakiś deszczyk, to zaraz też będziemy rozrzucać wszędzie, a na te działeczki, gdzie to ładnie wygląda, tam ograniczymy pierwszą dawkę azotu. Myślę, tam nie więcej jak 50 kg, 40-50 kg pójdzie na te pola, gdzie zboże po zbożu rośnie. Damy tam dawkę wyższą, 60-70. I po pszenicy też musi być sypnięte minimum 70, może 80 kg w czystym składniku azotu. Dobra, majsterco, podjedziesz tym? Tam, tutaj. I odczepimy. Przywitaj się ładnie z widzami. Cześć. Piąteczka. Witam kierownika. Abyśmy nie zapomnieli tych środków zabrać, wiesz? Jak będziemy jechać, nie? Do bagażnika. No. Nakarmiłeś gołębie? Tak. Gołąbki są nakarmione. Dobra, zabieramy się do działania. Zjedliśmy drugie śniadanie, większe, także nie będziemy na obiad zjeżdżać. Obiad zjemy na kolację, to już będziemy z jednym posiłkiem do przodu. Dobra, wiatr wieje, także wyłączam się. Widzimy się na drugim gospodarstwie. Przywitaj się ładnie z widzami. No cześć. Musimy brać zupki, majster mi to kiwa. Musi być wlana zupa ponoć. Co to, majster już nie ma? Tankowałem go? To nie o coś to zrobić? Nie. Tankowałem i już nie ma paliwa, mówię? Co? Kurwa, raz byłem w Szuchowie. No. Dobra. To tankujemy diabła. Ten. Wszystko w środku, kurwa. A czego tą linę zabierasz? A obciążnik gdzie założę? A, widzisz. I tak lina się nie przyda jako... No nie, zapomniałem o obciążniku. I bolec miałem wziąć, to cięgnę. To jest ten od siewnika. No, ale tu też musi być. A co, nie będę wiemy. Tu jest jeszcze sąsiada. Bolec? Nie, lina. Dobra. Ta krótka tam na beczce. A, kaczmarczyka Artura. Tutaj. No tak. I tak. No, wystarczające na nasze potrzeby. Szmata, drzwi ażurzą tutaj. Od tego nawozu. No. Azotowy nawóz to się klei. Tak to jest, słuchajcie. Mamy jeszcze 900 litrów zostanie. Także. Wiosna, wszystko.
tylko odrobili. Zostało jeszcze 5 hektarów. 5 hektarów do zaorania, nie więcej. Opa! Tak to jest, drodzy widzowie. Dobrze, że gorzej zawsze być może. Co? Wszystko z tego roku masz, tak? No. No. Żeby śmiał. Aha. Dobra, to tam nie ma ileś ty worków. Wór nasypiemy. Co to tak hałasuje? Co to tak hałasuje? Majster?
metro jest. Popalił je 7 kabel do skrzyni, nie? To trochę tam jest podkapitalny. To jest prąd, to jest prąd. 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 To jest La 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 Tak. Czekaj. Nie wiem, czy lekko go nie pociągniemy w tą stronę, czy nie pchnie tu nam. Może nie, może jest dobrze. Dobra. Dobra jest, chłopie, dobra jest. A co zasypisz? Teraz gorzej zasypisz, bo tak odstawało. Dobra, zobacz, dobrze, nie? Czy lekko do... 5 cm, że tu by nie uderzyło w to. Dobrze chyba jest. Trzeba nie polatwać tu. No to wsiadaj. Jedynie tego, żeby tu nie leciało, że tam skiera, ale to będzie dobrze. Nie, dobrze, tak może być. Daj tu Holandka. Dobra. Trochę niżej może jeszcze. Patryk przełoży. Aha. Najpierw Patryk przełoży. Dobra. To wtedy... Jedenka usta. Takie... A la 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 la. Tak, drodzy... Tak, drodzy widzowie. Trybik musimy przełożyć na zwiększony wysiew. Opa. O kurde. Co tu się zepsuło? Uszczelka. Mam osłonę zepsutą. Jak do tego doszło? Ten mój wskaźnik to zepsuł? Mówię, trzeba przynieść tu, żeby go podskoczył. Wracamy. 180 stopni. Zakręcamy. Kurde, żebym się wyłamał tu. No swoją tą. Sygnalizatorem. Kurwa, będzie mi syf dolatywał. Trzeba zamówić na internecie i nic się będzie lecieć następnym razem. No spróbuj łapać. O. Dół trochę teraz. Nie, tu masz motylki. Ta chodziła, wiesz? No.
Teraz mamy zwiększony wysiew, nie? No, na szybkim biegu jest. Na szybkim biegu. Zwiększony wysiew. Dobra, tu syf mi poleci, bo jeszcze docisku. Dobra, muszę ręce wytrzeć. No i wszystko, nie? Tak. Teraz tu sobie zamkniemy na chwilę. Dobra. No i tak, drodzy widzowie, ładnie nam idzie robota. 10 minut worek puszczony, zawsze będzie to inaczej. Poczta to wchodzi. Tu mamy ładny owiec. Elegancki owiec tu mamy. Ajster! Telefon. Nie. Ja nie tego, nieznany numer nie odbieram. Podobnie przecież nie będzie kierowcą pani, tylko do siebie. To tam. No i ładnie, robota idzie, słuchajcie. O, tutaj ktoś idzie. Tyle odpadnie. 50 kilo. Odejdzie, nie wiem ile mieliśmy, 400 kilo? 400 kilo w bigbagu było, czy nie było? Bagi nie mamy, to nie wiemy. Owiec pierwszy sort. Pierwszy sort. Lepszy nie musi. No. Jeszcze jeden worek. Sprawa będzie zakończona. Dwa siewniki, 200 kilo chyba wejdzie owca do siewnika. No. Mamy gdzieś 2 hektary do posiania, liczę 2 hektary, ale dokładnie nie wiem. Co to? To jest, słuchajcie, owiec dwuletni. To jest owiec... Zeszłoroczny pan to nie jest. To nie jest zeszłoroczny. Zeszłoroczny też mamy chyba. Nie ma już. W Big Bagach nie ma? Nie, bo wszystko poszło do pieca. To gorsze do pieca. No, owiec, słuchajcie, tu u nas jest po 800. Jakbyście chcieli sprzedać. O, tu dużo już takie resztki z dwuletniego, który sialiśmy w zeszłym roku. Zostało. To nie wiem tylko jaka to jest odmiana, to brałeś od Kamila sieka, nie? Francuski był, niby. No. Ładnie. Jest tej słomy, jakby to siać. Jakby to siać. Dziadostwo by było, a tak mamy. Owiec luks. Majster! Jeszcze wiaderko daj.
zamień. Jeszcze wiaderko. A łopatą sypiemy przy drugim. No i dobra. Dobra jest, zobaczcie. 10 minut, to tyle odeszło. Już całkiem takie łuski. Ładnie poszło, słuchajcie. Było. Pierwszorzędnie. Siewnik mamy zrobiony, pojedziemy, słuchajcie. Ustawimy sobie teraz normę wysiewu. Ustawimy normę wysiewu i z tym, co mamy, pojedziemy. Majster mi tam zrobi może... No bo ja nie wiem, czy jeden nie będzie musiał zostać. Nie, ale pojedziesz, wiesz. Ja wiem, ale jeden będzie musiał zostać. To ty przyjedziesz. Ja wiem. Tylko, że jak ja tam będę robił, a on mi zadzwoni... No to pojedziesz. Z powrotem wrócisz. No. Jak ja pojadę? To samochodem, czy co? Jeden pojedzie. Ja muszę zadzwonić. Najwyżej nie, bo ja myślałem, że pojedziemy na dwa, ty zrobisz gruberem i przyjedziesz i już będziesz tu siedział. Jako piątej, która jest godzina? Czwarta? No piątej może, wiesz, się trochę coś tam... Która jest druga? Pół do. Drugiej? Trzeciej. Pół do trzeciej. To byśmy zdążyli. To trzeba teraz ustawić. Teraz trzeba tylko ustawić. Podstawić. Dobra. No i dobra, druga próba kręcona, teraz już za drugim razem majsterek mówi, że wyjdzie dobrze. Ten łańcuch szat. Leci. A coś powiedz, teraz tykry. Dobra, ustaw, ja przekręcę raz. Ja na końcu, jak przekręcę, to będzie dobrze. Bo jak ja ustawię, to nie będę. O, teraz widać, że jest dobrze. No kręć. Teraz jest 5 kilo. Więcej nie ma. No, 5300. Tak możemy się stawić. Tak możemy się stawić. 5300, 5 razy 4, 200. 212 kilo. Majster. Siedem i pół. Siedem i pół? Tak zostawiamy. Pięć trzysta. No tylko ja to nie wiem, czy ja nie zrobiłem więcej obrotów. Aha. No to 12 kilo było ponad 5300. No to może zrobiłeś 7. No i zmniejszyłem o dwie kreseczki. Teraz? No. Przed? No, zanim zacząłeś kręcić. Aha. To tak zostawiamy. No. Tak zostawiamy, to mamy 204 kilo.
Dobra, tak zostawiamy, słuchajcie. Jest ustawione. Wychodzi, że 204 kilo może być. Czekaj, sypię to. Korytka zostawiamy. I tutaj musimy ten sobie wytrzymać. To zabieram do środka. Dobra, słuchajcie, mamy ustawione tą ławeczkę. Też przesunąłem, także jedziemy teraz. A ty jedziesz na pole od razu? Czy... Nie, no jadę do ciebie, pomogę ci zaczepić. Pojedziemy razem, bo ja i tak będę czekał. Dobra, dobra, widzimy się już na polu teraz. Tak, drodzy widzowie, jesteśmy tu na działeczce. Na piaskach. Wilgoć jest. Tutaj jest te pół hektara piachu, tam jest już z tyłu i tamta część pola jest względna. Kiedyś ostatni raz miałem tu owiec w 15 roku, to powiem wam, że owiec był zacny, jak trzcina. Starek bruzdę mi tu zawalił, na orał tam, te gałęzie, tu jest bruzda, ładnie. Ale tak też jest dobrze, bo w ubiegłym roku robiłem New Hollandem sobie rżyska po rzepaku i było może współpracować z jednym i z drugim ciągnikiem, a tak to... Byłby z 7 łapami, miałbym ciężko. Z New Hollandem bym nie ujechał. Tam już jest, tak? Dobra, słuchajcie, zaczynamy sianie. Zaczynamy sianie. No i robimy pierwszą ścieżkę. Kółko na dół. Zamykamy lejki. Byliśmy na granicy, stworzyliśmy film. Film, który na ten moment obejrzało 1 300 000 osób. Film, w którym chodziliśmy po wagonach i obnażaliśmy całą prawdę o imporcie ziarna z Ukrainy. I zgodnie z czego jedna jest w Unii Europejskiej niezarejestrowana, a jedna jest znacząco przekroczona. Substancją niedopuszczoną
do użycia w Unii Europejskiej jest pozycja druga, czyli Mepikpak. Jest to środek fungicydowy wycofany w 2022 roku, a substancją, która jest przekroczona znacząco, jest gryfos metylowy, nie mylić go z chlorofiryfosem. Gryfos metylowy to jest substancja wykorzystywana do zwalczania szkodników magazynowych, czyli po prostu te zboże było, ten rzepak był wcześniej gazowany. I w górę i obejrzenia poprzednich materiałów, które wyświetlają się na ekranie końcowym. Dzięki i do zobaczenia. Zawałować. Jeżeli to nam się uda to zawałować. Już teraz jesteśmy, wjeżdżamy pomału w tą lepszą ziemię. Z tyłu się zbliża. No i ładnie, słuchajcie, ja przyjechałem. Robota już się, widzę, posuwa do przodu. Rozładunek ku końcowi się już ma. Dzień dobry. Witam i o zdrowie pytam. Weź to cztery worki, tak? I gra.
tak, drodzy widzowie, majsterek zjechał, ja też. Chwilę przed nim. Mamy zasiane. Owiec zasiany, także plan udało się wykonać. Tutaj się godzina 20. Godzina 20, jesteśmy w domu. Jesteśmy w domu, zabieram majdan. Jak majster, zadowolony jesteś? Dobra, słuchajcie, ja już się będę dzisiaj z wami żegnał, bo już nic nie widać teraz. Także trzymajcie się. Cześć i do następnego odcinka.